Dzień dobry, nazywam się Weronika Szmańska i pracuję w banku BNP Paribas Polska jako analityczka sektora Food and Agri. Dzisiaj opowiem Państwu trochę o bieżącej sytuacji na rynku roślin oleistych i olejów roślinnych. Zacznijmy może od takich bardziej ogólnych informacji. Jeśli chodzi o produkcję roślin oleistych, to około 60% w ostatnich sezonach stanowi soja. Jest to najczęściej produkowana roślina oleista na świecie. Drugie miejsce zajmuje rzepak, trzecie słonecznik, czyli te uprawy bliższe, powiedzmy, naszemu regionowi, bardziej charakterystyczne również dla Polski. Jeśli chodzi jednak o samą wydajność produkcji, tutaj prym wiedzie palma olejowa. Jeśli chodzi o olej palmowy, można uzyskać prawie 3 tony tego oleju z hektara uprawy. Jak widzą Państwo, jest to znacząco więcej niż w przypadku oleju słonecznikowego czy oleju rzepakowego. W związku z tą wysoką wydajnością palmy olejowej właśnie z niej produkuje się około 40% wszystkich olejów roślinnych na świecie. Widzą Państwo, tym najpopularniejszym olejem jest właśnie olej palmowy. Znaczące ilości również, jeśli chodzi o produkcję oleju sojowego, tej najpopularniejszej rośliny oleistej, jeśli chodzi o wolumeny produkcji, ale też warto zwrócić na znaczące wolumeny produkcji oleju rzepakowego czy oleju słonecznikowego, który na przestrzeni tych dwóch ostatnich dekad mocno się rozwinął. Patrząc już na same ceny olejów roślinnych, to na wykresie indeks FAO, który ta agenda publikuje co miesiąc. Właśnie jest to indeks skupiający, uśredniający, powiedzmy, ceny olejów roślinnych na całym świecie, różnych typów tych olejów. Jak widzą Państwo, no ten ostatni rok to dalszy trend spadkowy. W styczniu 2024 roku indeks wyniósł 122, czyli o 22 punkty procentowe więcej niż ta średnia wyjściowa z 2014-2016 roku. Co za tym stoi? Między innymi dość duża podaż roślin oleistych globalnie. Przechodząc po kolei, zaczynając od rzepaku, widzimy, że w bieżącym sezonie 2023-2024, pomimo tego, że ta produkcja globalna nasion rzepaku ma być niższa niż sezon wcześniej, to może być to drugi najlepszy sezon w ogóle w historii pomiarów czy szacunków amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, który właśnie tutaj opublikował te dane. Co za tym stoi? Widzimy tu dość dobre, bardzo dobre, nawet bym powiedziała, wynik w Unii Europejskiej. Ponad 20 milionów ton nasion rzepaku. Unia Europejska, tutaj jak Państwo widzą, w trzech ostatnich sezonach wyprzedza Kanadę, która pod względem wolumenów produkcyjnych rzepaku wiodła, była największym jego producentem historycznie. Jednak tak jak Państwo widzą, tutaj ostatnie trzy sezony Unia Europejska przejmuje pałeczkę lidera. Z drugiej strony mamy jednak spadek produkcji nasion kanoli w Australii. Tutaj o prawie 1/3 sezon do sezonu. Związane jest to między innymi z oddziaływaniem efektu El Niño, który właśnie przynosi suche powietrze, brak opadów między innymi w regionie Azji Południowo-Wschodniej czy właśnie Australii. Jednak widzimy, że ten wolumen
został prawie utrzymany na poziomie z poprzedniego sezonu, również w związku z poprawą sytuacji w Ukrainie. Tutaj pomimo wojny popularność tej uprawy rośnie. Rośnie również jej areał. Patrząc już na sam rynek unijny, Polska jest trzecim największym producentem rzepaku w Unii Europejskiej, po Francji i Niemczech. Jak widać, od tych dwóch pierwszych producentów nasion rzepaku w Unii Europejskiej odróżnia nas to, że utrzymujemy cały czas ten trend wzrostowy. Jeśli chodzi o wolumeny, one z roku na rok się poprawiają, a we Francji i w Niemczech widzimy jednak spadki względem 2022 roku w roku 2023. Co jeszcze może ważne w kontekście samej produkcji w Unii Europejskiej, pomimo dość wysokich poziomów w bieżącym sezonie, przyszły sezon zapowiada się trochę gorzej. Słyszymy, pierwsze prognozy wskazują na to, że produkcja nasion rzepaku w Unii Europejskiej może spaść do 18,4 miliona ton, czyli o prawie 1,5 miliony mniej niż w zeszłym roku. Z czym się to wiąże? Przede wszystkim ze spadkiem areału zasiewów rzepaku ozimego, który jest bardziej popularny niż ten rzepak jary w Europie. Tutaj widzimy między innymi właśnie spadek o około 5% areału zasiewów w Niemczech, ale również w Polsce. W Polsce w zeszłym roku ten areał wyniósł 1,1 miliona hektarów. W bieżącym roku może to być 950-980 tysięcy hektarów, więc dość znaczące spadki u głównych europejskich producentów mogą przełożyć się właśnie na tą obniżoną produkcję w tym roku. Jeśli chodzi o sam bilans nasion rzepaku już w naszym kraju, tutaj na tym wykresie widzimy przede wszystkim potwierdzenie tej rosnącej produkcji sezon do sezonu, również rosnącą wewnętrzną konsumpcję nasion rzepaku z roku na rok. Czym ona jest napędzana? Przede wszystkim z rosnącym popytem na biopaliwa, ponieważ sama konsumpcja chociażby oleju rzepakowego na cele spożywcze utrzymuje się na zbliżonych poziomach w ostatnich latach, jednak rozwija się właśnie ta produkcja biopaliw i biodiesla produkowanego u nas głównie z rzepaku. Jeśli chodzi o wymianę handlową, tutaj widzimy, że w bieżącym sezonie udało się wyeksportować dość znaczną część tej nadwyżki, która w sezonie 2022-2023 pojawiła się w związku z napływem nasion rzepaku z Ukrainy. Jak widzimy, ten sezon, przynajmniej tak wskazują prognozy, będziemy kończyć z już obniżonymi poziomami zapasów. A przynajmniej może jeszcze nie na takich poziomach jak przez te ostatnie kilka sezonów, ale już dużo niższymi niż w sezonie poprzednim. Wracając do tej skali globalnej, jeśli chodzi o produkcję oleju rzepakowego, tutaj największym producentem jest Unia Europejska, co idzie za tą wysoką produkcją samych nasion. Tutaj też dość mocno działa przetwórstwo. W Unii Europejskiej produkuje się około 10 milionów ton oleju rzepakowego. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o produkcję Chiny, ale widzą Państwo, że również Chiny są drugim największym importerem oleju rzepakowego na świecie, co wskazuje na tą wysoką podaż, wysoki popyt wewnętrzny na olej rzepakowy, ale w ogóle na oleje roślinne w tym kraju.
Na trzecim miejscu, jeśli chodzi o wolumeny produkcyjne, Kanada. No i tutaj często obserwując, jak zachowują się ceny, czy próbując przewidzieć, co może się wydarzyć w najbliższym okresie na rynku rzepaku, zwracamy bardzo mocną uwagę właśnie na ten kierunek kanadyjski, ponieważ Kanada jest również największym eksporterem oleju rzepakowego. Widzą Państwo, że produkcja to około 4 miliony ton, a sam eksport to 3. W bieżącym sezonie szacuje się, że to będzie prawie 3,5 miliona ton oleju, więc prawie wszystko Kanadyjczycy eksportują na rynek globalny. Na drugim miejscu Rosja, która też odgrywa znaczącą rolę na rynku olejów roślinnych. Sama wojna w Ukrainie wywoła niemałe zamieszanie na rynku olejów roślinnych, ponieważ ceny poszczególnych olejów, ich notowania i kształtowanie ich notowań wpływają na siebie wzajemnie. Więc mieliśmy po wybuchu wojny wzrosty na całym rynku olejów roślinnych. Wiąże się właśnie z tym, że Rosja, jak Państwo tutaj widzą, w przypadku oleju słonecznikowego Ukraina są no, jednymi z najważniejszych graczy globalnie, jeśli chodzi o dostawy olejów roślinnych właśnie do innych regionów świata. Jeśli chodzi już o ten olej słonecznikowy, Rosja jest jego największym producentem obecnie. Jeszcze kilka lat temu to właśnie Ukraina była liderem, jeśli chodzi o produkcję oleju słonecznikowego. Na trzecim miejscu Unia Europejska, tutaj ze stabilną produkcją rzędu 4 milionów ton oleju słonecznikowego. Przechodząc już do soi, tutaj widzimy, że ten sezon może być rekordowy. Wstępne szacunki pokazują, że sam wolumen produkcji soi globalnie może wynieść prawie 400 milionów ton. Jest to jeszcze więcej niż w ubiegłym sezonie, który już zakończył się z rekordowym wynikiem 378 milionów ton nasion soi. Z czego to wynika? Przede wszystkim poprawa produkcji u głównych producentów na świecie, ale przede wszystkim w Ameryce Południowej, w Brazylii, która jest największym producentem soi. Choć ten sezon ma być trochę słabszy od poprzedniego, jeśli chodzi o wolumen, to wciąż ta produkcja jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. W związku z wysoką podażą nasion soi właśnie w Brazylii, cena eksportowa tego towaru jest dość niska i Brazylijczycy dość mocno konkurują z soją amerykańską, która była do tej pory w dużych wolumenach wysyłana do Chin, które są znaczącym importerem soi. Jednak właśnie w ostatnim sezonie, jak również w bieżącym, Brazylijczycy mają coraz większy udział i są głównymi dostawcami soi do Chin. Również znacząca poprawa, jeśli chodzi o produkcję w Argentynie. Tutaj prawie dwukrotność tego, co A ponad dwukrotność tego, co wyprodukowano w poprzednim sezonie. Ten poprzedni sezon, jak Państwo widzą, tutaj odróżniał się tym bardzo słabym wolumenem ze względu na suszę panującą w regionie. No i również warto zwrócić na utrzymanie na dość dobrym poziomie wolumenu produkcyjnego w Stanach Zjednoczonych. Tutaj właśnie to, o czym wspomniałam. Dość duża podaż na rynku wewnętrznym Stanach Zjednoczonych.
I konkurencja międzynarodowa też przyczynia się do spadków cen soi na rynku globalnym. Jeszcze tutaj wracając na chwilę do Brazylii, takie statystyki po lewej stronie, zaawansowanie zbiorów w regionie Mato Grosso, który jest jednym z kluczowych, jeśli chodzi o produkcję soi w Brazylii. Tutaj widzimy, że to tempo zbiorów w bieżącym sezonie jest lepsze niż w sezonie poprzednim, ale również szybciej ten areał jest z tego areału jest zbierana soja niż w stosunku do średniej 5-letniej. Obecnie zebrano około 40% soi w całej Brazylii. Po prawej stronie tutaj wykres obrazujący tempo eksportu. Widzimy również, że w roku 2023 eksport soi był nie tylko większy, ale też szybszy, bardziej zaawansowany niż w 2022 roku. Jeśli chodzi o olej sojowy, Chiny są jego największym producentem globalnie. Na drugim miejscu Stany Zjednoczone, na trzecim miejscu Brazylia. Jednak największym eksporterem jest właśnie Argentyna. Dlatego też próbując szacować ruchy cen, zwracamy często uwagę na ten kraj i na warunki pogodowe w nim panujące, ponieważ no ten wolumen eksportu jest znaczący, to jest kluczowy dostawca nasion soi na rynek globalny i wielu importerów polega właśnie na Argentynie, jeśli chodzi o olej sojowy. Brazylia, na drugim miejscu Brazylia eksportuje raczej samą soję. Argentyna właśnie już tą soję przerobioną, czy w postaci oleju sojowego, czy śruty sojowej, którą też w znacznych ilościach importuje między innymi Polska. Jeśli chodzi o olej palmowy, ten najczęściej produkowany olej na świecie, to tutaj mamy dwóch głównych producentów, Indonezja i Malezja, które dominują zdecydowanie ten rynek i one również są największymi eksporterami tego towaru na rynek światowy. Jak widzimy, produkcja oleju palmowego od lat rośnie. Również w bieżącym sezonie, pomimo pewnych trudności i początkowych szacunków wskazujących na obniżenie produkcji związanym z El Niño i niższymi opadami w regionie Azji Południowo-Wschodniej, to ten sezon zapowiada się dość dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo produkcja ma być wyższa nawet od tej w sezonie poprzednim. Tu już przechodząc do cen, mamy na wykresie przedstawione notowania nasion rzepaku w Polsce, ceny w skupie tygodniowe oraz notowania kontraktów na rzepak na paryskiej giełdzie Matif. Widzą Państwo, że w ostatnich tygodniach notowania rzepaku delikatnie spadają, jednak utrzymują się w pewnym, można by powiedzieć, trendzie bocznym, jednak cały czas z tendencją spadkową. Wynika to między innymi właśnie z bardzo wysokiej podaży soi na rynku globalnym. Ta podaż, można powiedzieć, że tłamsi po prostu ceny innych surowców oleistych i mocno jest mocnym czynnikiem wpływającym na spadki zostałych olejów roślinnych. Kolejnym takim czynnikiem wpływającym między innymi na spadki notowań rzepaku,
jest udrożnienie eksportu towarów rolnych z Ukrainy. Po zakończeniu umowy o korytarzu zbożowym przez Morze Czarne, która była zawiązana między Ukrainą, Rosją i Turcją, nastąpił spadek eksportu, też po atakach na porty morskie wokół Odessy. Ten eksport chwilowo, można by powiedzieć, zamarł. Jednak jesienią Ukraińcy stworzyli nowy korytarz na Morzu Czarnym. Korytarz eksportowy, jego trasa wiedzie zachodnim wybrzeżem Morza Czarnego. W związku z tym, że jest to praktycznie w granicach NATO, jest to szlak o wiele bardziej bezpieczny i tych ataków po prostu na statki wywożące płody rolne z Ukrainy jest mniej. Jest to korytarz spokojniejszy, który pozwolił na ograniczenie spadku eksportu zbóż i oleistych z Ukrainy od lipca do stycznia, czyli w sezonie bieżącym, do 13% względem tego sezonu poprzedniego, okresu analogicznego w sezonie poprzednim. Jak widzimy na górnym wykresie, tu cały czas dominacja portów, jeśli chodzi o kanały eksportowe, ale również eksport chociażby koleją. Jeśli chodzi o produkty, tu widzimy spadki, jeśli chodzi o ten eksport sezon do sezonu, na głównych zbożach, czyli kukurydzy i pszenicy, jak również na nasionach rzepaku. Jednak widzimy wzrost, jeśli chodzi o eksport oleju słonecznikowego. Mówiliśmy, jaka ważna jest rola Ukrainy właśnie na rynku międzynarodowym, jeśli chodzi o olej słonecznikowy. Ale w ogóle widzimy pewne przestawienie się produkcji ukraińskiej bardziej w stronę tych roślin oleistych względem zbóż. Areał zasiewu zbóż odrobinę się kurczy, zyskują na tym właśnie rośliny oleiste. No i widzimy, że w tym bieżącym sezonie, pomimo tego, że eksport ogólnie zbóż i oleistych spadł, to wzrósł właśnie eksport olejów i śrut oleistych, czyli już tych produktów przetworzonych, a niekoniecznie samych nasion roślin oleistych. Jeśli chodzi o produkcję w Polsce olejów roślinnych, no to tutaj oczywiście nie będzie zaskoczeniem, że najważniejszym, kluczowym jest ten nasz rodzimy olej rzepakowy. Na wykresie pokazane są dane historyczne oraz przewidywania publikowane w listopadzie zeszłego roku przez IRGŻ, jeśli chodzi o wolumeny produkcji olejów roślinnych. No i widzimy, że IRGŻ prognozował, że w 2023 roku może być to ponad 1 400 000 ton oleju rzepakowego wyprodukowanego w Polsce. Jednak już wiemy, że według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju z ponad 3,5 miliona ton nasion rzepaku wyprodukowano 1,5 miliona ton oleju rzepakowego, więc ten wynik jest nawet lepszy niż przewidywał Instytut. Z tego wolumenu 547 tysięcy ton zostało poddane rafinacji. No i powiedzmy, że ten poziom 547, 550 czy poniżej tysięcy ton rafinowanego oleju utrzymuje się w ostatnich latach, co właśnie może wskazywać na ten dość stabilny jednak popyt na olej rzepakowy do konsumpcji, olej rzepakowy spożywczy. Jak widzimy, jednak 2/3 to olej nierafinowany, olej surowy. On w większości przeznaczony jest na produkcję biopaliw. Instytut również szacuje, że jeśli chodzi o produkcję oleju słonecznikowego, ona w 2023 mogła wynieść około 6 tysięcy ton,
że jak widzą Państwo, znacząco mniej niż ten główny olej rzepakowy. Jeśli chodzi o olej sojowy, no tutaj to jest produkcja wciąż marginalna w naszym kraju, poniżej 100 ton w 2023. Jeszcze tak kilka słów chciałam przeznaczyć na temat wymiany handlowej między Polską a innymi krajami, właśnie w kontekście olejów roślinnych. To są główne cztery oleje, które importujemy. Na górze wykres importowy, na dole eksportowy. Jeśli chodzi o olej palmowy, widzimy, że w ostatnich kilku latach, zgodnie z tą tendencją unijną, europejską, ten import spada. Również ze względu na kwestie środowiskowe związane z produkcją tego oleju. No i w zeszłym roku import sięgnął 220 tysięcy ton oleju palmowego. Głównymi dostawcami były kraje takie jak Malezja, która odpowiadała za około połowę tego importu, jak również Holandia, która sama oczywiście nie produkuje oleju palmowego, ale jest krajem przeładunkowym, powiedzmy, i eksportującym olej palmowy do krajów europejskich, a sprowadzającym właśnie z krajów azjatyckich. Jeśli chodzi o olej sojowy, rzepakowy i słonecznikowy, tutaj głównym dostawcą w zeszłym roku była Ukraina. W większości tych olejów roślinnych. I tu warto zwrócić oczywiście uwagę na olej słonecznikowy. Ponad 500 tysięcy ton zaimportowane w 2022, jak również w 2023. No to wynika głównie z tego, że Ukraina, chociaż dotychczas przed wojną była również głównym dostawcą oleju słonecznikowego do Polski, teraz po prostu w tych ostatnich 2 latach zwiększyła wolumeny w związku z utrudnieniami logistycznymi na swoich zwyczajowych morskich trasach i po prostu część tych przeładunków też idzie przez Polskę czy jest sprowadzane do Polski. Jeśli chodzi o eksport, tutaj wzrosty w ostatnich latach na oleju rzepakowym, no ale też ten olej słonecznikowy, po prostu, tak jak mówię, jesteśmy też w dużym stopniu po prostu krajem, przez który ten olej z Ukrainy przepływa, jest ponownie eksportowany. My sami, jak Państwo widzieli przed chwilą, nie jesteśmy znaczącym producentem oleju słonecznikowego, tylko raczej skupiamy się na produkcji tego oleju rzepakowego. I to chyba wszystko na dziś z mojej strony. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.